projekt uchwały według druku numer struktury w sprawie wniosku o przesunięcie środków na zadania podejmowane w zakresie umowy na wersję obrotu bieżącym 2013 rok. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. ZIKiT zwrócił się do nas, przywołując naszą uchwałę właśnie w sprawie zadań powierzonych w zakresie tworzenia modernizacji utrzymania obrotu biogranowskiego oraz jedynki na 2013 rok, aby po rozważeniu i ostatecznego przyjęcia do realizacji zadań w zakresie doposażenia lub utworzenia obrotu biogranowskich, że należy podjąć uchwałę w sprawie przesunięcia środków finansowych i wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych. Więc w załączniku do naszej uchwały z 30 października 2012 roku były zadania inwestycyjne i pod tytułem modernizacja i doposażenie istniejącego obwódka Jordanowskiego Parku imienia Bednarskiego i przyjęto opracowanie projektu w kwocie w wysokości 5000 zł. Drugie, doposażenie w urządzenia zabawowe obwódka Jordanowskiego znajdującego się przy szkole podstawowej nr 65 ulica Golikówka zgodnie z opracowanym projektem. Przyjęto kwotę 10 tysięcy. I trzecie zadanie, ogrodzenie ogródka Jordanowskiego Patry. Kwota wynosi 6 tysięcy złotych, czyli w sumie środki w wysokości 21 tysięcy złotych przeznacza się na to zadanie. Wobec powyższego w związku z obowiązującymi... To jest następna uchwała. Tak, to jest ale projekt. Ale można było tą uchwałę, żeby dokończyć, bo pozostałe, proszę Państwa, zadania są na paragrafie bieżącym. Tak. W związku z czym inne zostają, a tu są... A tu są, proszę Państwa, wyznaczone zadania, które musi być na paragraf inwestycyjny. Zgodnie z pismem CIT. To w tej sprawie może jak już więcej pytań. No, ja chciałem zapytać o punkt trzeci, ogrodzenie budynku Jordanowskiego Parku. To jest ten ogródek w tym głównym miejscu, tam przy głównym miejscu powielu. No, tak. Znaczy tu trzeba dwa zdania więcej powiedzieć, bo dyskusja ciągnie się. To jest tak, przesuwamy część ogródka przy tym, jak są zamieniane urządzenia, przesuwamy w nowe miejsce, oddalając ogródek od górki saneczkowej, bo część dzieci w zimie z górki saneczkowej wjeżdża na ogródek. I to jest nowe miejsce, na którym te nowe urządzenia będą, chodzi o zachowanie bezpieczeństwa na dwa grady. Cały roku przesuwamy? Nie. Przesuwamy tam, gdzie są urządzenia siłowe. A proszę powiedzieć, tak się zastanawiam, czy ogrodzenie, na czym będzie polegało ogrodzenie? To takie niskie ogrodzenie, tak? Pana, jak każdy ogródek jordanowski jest ogrodzony. Takie samo ogrodzenie to ZIKiT robi z własnych tam mamet. 80 cm wysokie z płaskowników, podobne jak jest w piaskownicy. Pani Jasko, chciałem tylko powiedzieć, to są ogrodzenia nie zabezpieczające przed tym, żeby nie wszedł pies i żeby nie wyszło z drugiej strony ze środka dziecko. To nie jest ogrodzenie, że jest zamykane na klutkę. To jest ogrodzenie zabezpieczające, że dzieci, które się... jesteśmy nad jeziorem, mamy tam projekt zagospodarowania sfinansowany poprzedni, bo ten projekt, chciałem tylko powiedzieć, to samo co w Parku Bednarskiego. Do czego dotyczy projekt? No teraz jest taki zapis, który mówi, że Wydział Architektury, że bez projektu nie można montować urządzeń zabawowych, bo muszą być wyznaczone strefy bezpieczeństwa. W związku z czym te projekty generalnie mówią o tym, jaka jest strefa bezpieczeństwa, ile ma być od ogrodzenia, ile ma być urządzenie od urządzenia, tak żeby zabawa na tych, korzystanie z tych urządzeń było bezpieczne. I to jest jeden z tych elementów. Proszę bardzo Pana Dariusza. Ja mam tylko zapytanie do punktu pierwszego, modernizacja i wyposażenie istniejącego ogródka jednorodzinnego Parku Bednarskiego, a w następnym druku mamy w wieloletnim planie pisanie. Realizacja, no, tak musi być. Jak ma być, panie? Dobrze, to pytam. Taka jest koncepcja.
A do tego obrodzenia Wódka i Obrodowskiego Bagry, czy w tym całym koszcie inwestycji przesunięcia tego ogródka nie można już tego ująć? Panie Adamie, nie ma przesuwania. Ja, myśmy taką ostrą dyskusję, prawie że tu się pokłócili wszyscy na osłonowanie. Chciałbym śmierć techniczną. Tu nie ma wiedzy tajemnej. Chodzi o to, że przesuwamy część urządzeń, które ulegają. Tylko czy sam ogrodzenie można było... Te 6 tysięcy nie można było ująć od razu całej inwestycji. Ale przy okazji czego? Jak my przesuwaliśmy na projekt na 50... Ludzie, ale myśmy nic nie przesuwali. Doposażyliśmy część urządzeń dla osób, dla młodzieży i osób dorosłych i dopiero przesuwamy urządzenia, które są zmieniane na ogródku. Jak dokładamy urządzenia, przekładamy w nowe miejsce. No, no i jak się w nowe miejsce trzeba ogrodzić. Puste miejsce ogrodzimy. Ale nie, bo wie pan, to się sztukuje, przecież naraz się nie urządza tego mieszka. W tamtym roku robiliśmy, panie Adamie, projekt. No. Żeby no, można było zrobić ogrodzenie. A poza tym była przyjęta taka uchwała. Już nie można było po prostu dołożyć tego ogrodzenia. Nie. Nie? Nie. Ale panie Adamie, dostałem odpowiedź, że nie, to co dalej... Znaczy nie, no pewnie można wszystko, no można powiedzieć puste pole. Przyjmuję pani. Co rodzisz, to będzie ogrodzenie. Okej, no Zasiu, przyjmuję. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. Ja mam tylko jedno pytanie do wnioskodawcy, który wnioskował, tutaj przepraszam pani Basiu, nie zapytałam się tego, ale na komisji to nie jest pytanie do pani, tylko chyba do pani Bogusi. Czy ogródek, który jest na terenie szkoły 86, on jest non-stop do dyspozycji, czy jest zamykany po miejscu? Nie, non stop. Do 17, jest, do 17 godziny jest świetlica, która korzysta i przedszkolaki, które są do 17 godziny. I oprócz tego szkoła jest otwarta i mogą po południu czy sobotę, w niedzielę. W sobotę czy w niedzielę może też tam wejść. Dziękuję. Dziękuję. To było dostępne. No praca to. Panie Boku, bo nie słyszę. To nic, ja jakie pytanie mam? Nie pytam. To się nie pytam. A trzeba to czekać. Na to są pieniądze na ogródki specjalne. Wszystkie dzieci są nasze. Głosujemy. Poprawka nie widzę. Głosujemy. Kto z państwa radnych za przyjęciem uchwały do druku nr 10? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przyjął uchwałę. Do druku nr 10. Teraz mamy druk.